oto garnek, w którym dzisiaj będę smażył widzów. I chociaż nie brzmi to źle, to dzisiaj sprawdzimy, kto najdłużej przeżyje w zupie lawy, co oznacza tyle, że będzie gorąco i trudno. A w dzisiejszym odcinku też będzie parę nowych innowacji. A tak swoją drogą, nie wiem, czy słyszeliście, ale podobno łokciem nie da się kliknąć przycisk subskrybuj. W ogóle nie da się łokciem klikać, więc jeżeli klikniecie przycisk subskrybuj łokciem, to napiszcie w komentarzu. A tymczasem zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie, że filmy są codziennie, więc zaczynajmy. Garnek na razie się dopiero rozgrzewa, więc myślę, że trzeba by było zacząć, więc wpisuję komendę event start. Okej, mamy 72 uczestników, to chyba najwięcej w całej historii w ogóle, kto z niej zostanie, więc prawie 100, prawie cały serwer. Teraz tak, trzeba by było zwiększyć temperaturę, na czacie też będą się pojawiać powiadomienia o tym, kto odpadł, a kto nie, no tylko kto odpadł. Zacznijmy od tego. Uwaga, zaczynamy. Dobra, robię tak, replace, cobblestone na magma block. Okej, teraz wszyscy są bici. Czy ktoś się ogarnie, że musi kucnąć, bo tutaj widzę niektórzy nie ogarniają i skaczą po prostu po tym. Nie, dobra, wszyscy ogarnęli. Nikt nie odpadł, zobacz, więc... Cheater, zobacz. Gdzie jest cheater? Tutaj w dziurze był. W dziurze? Tu jest gdzieś dziura? Tak, aha, dziura. Faktycznie, dobra, zrobili dziurę. Dziur nie można robić. Jeżeli kogoś łapiemy na oszukiwaniu, to odpada. Teraz trzeba delikatnie podgrzać tempo. Patelnia się rozgrzewa i robimy tak. Replace magma block na oczywiście magma block i 11. Okej, także tutaj dojść trochę lawy. To spadł do lawy od razu. Jeden gracz odpadł, zostało 70 graczy. Możemy delikatnie jeszcze bardziej rozgrzać teren. Okej, nikt nie wpadł i jeszcze bardziej. O, kolejna osoba tutaj wpadła i ona już nie wyjdzie. A jedna gdzieś tam odpadła. 69 graczy zostało. Czy zostanie 68? Zostało 68. 67 graczy zostało. No i to jest fajne, że teraz przynajmniej będziemy wiedzieć w odcinkach, ile graczy dokładnie jest, bo na przykład patrząc za to, ile ich tutaj jest, nie powiedziałbym, że jest ich aż 67. Dobra, dalej podmieniamy. Okej, tam ktoś odpadł po prostu, nie wiem dlaczego. Tak po prostu się nagle zapaliło coś. No i wydaje mi się, że taka zupa powinna wystarczyć. Nie, no dobra, jeszcze troszeczkę. Jeszcze tak, o, dobra, tam ktoś wpadł. 65 graczy zostało. No i teraz już chyba twardo wiemy, na czym stoimy. Jak myślisz, będą mieli trudno? Już mają trudno, w ogóle oni giną, ja nic nawet nie robię. Tylko się patelia nagrzała. 63 graczy, czyli już odpadło 7? Ponad 10? Coś w ten deseń. Nie pamiętam, ile było na początku, ale wy widzieliście, więc wy możecie wiedzieć. Ja nie wiem, wy co, możecie zawsze film też cofnąć. O, proszę bardzo. No i dobra, trzeba by było, teraz oczywiście jak mamy zupę, trzeba by tutaj dorzucić jakichś składników, więc ja dorzucę na przykład magma cuby, które będą tutaj naszym pieprzem w całej tej zupie. O nie, teraz gracze będą uciekać chyba przed nimi, czy nie? Będą walczyć, no dobra, z tymi mniejszymi, no to spoko, ale te większe się będą rozdzielać na mniejsze. Jak tutaj u tej Alex, ona rozwaliła, ale uciekła i one się skupiły na kimś innym. Dorzucamy oczywiście więcej od razu pieprzu, proszę bardzo, więcej pieprzu, okej. Dobra, jeżeli oni to przeżyją, to znaczy, że są godni, by grać dalej. Tam ten duży się bije ze Steve'em. Oczywiście Magma Cube nie jest żadnym mocnym mobem, ale jest trudniej w momencie, kiedy wszędzie wokół was jest lawa, a wy sami nie musicie szybko chodzić, ponieważ jesteście na magmie, więc zostaje wam tylko i wyłącznie chodzenie na kucaka. A im więcej biją te slajmy, w tym większej ilości one się pojawiają. Dobra, czy to się zajmie tymi dużymi slajmami? No, ktoś tutaj je uderza. O nie, ten duży slime ma tutaj swój cel. Tamtego slajma wypychają poza garnek. O nie, ten Steve, wow, 1000 IQ. Dobra, ale... Każdy bohater nosi palerynę. No tak, na przykład on to nawet nie nosi skina na sobie, a mimo wszystko trzeba mu oddać to, że został bohaterem dla kilku graczy na pewno, których mógł ten slime zabić. Są już tylko 55 graczy, więc jest około 20 graczy wykluczonych już na pierwszych 3 konkurencjach. Tak jak mówiłem, się nie będzie w ogóle łatwo, więc nie powinno nas to dziwić, że na razie selekcja naturalna przebiega tak szybko. Poczekam jeszcze, aż pozbędą się tego slajma, chyba że go od razu rozczłonkuję na kilka. Okej, na 2. Będzie śmieszniej. Widzowie się wycwanili i uciekli na boki, tak żeby być jak najdalej od tego slajma. Trzeba też patrzeć, czy między sobą się nie biją, bo to jest oczywiście zakazane, jeżeli nie jest dozwolone. Tamten Steve zrobił swoją robotę i teraz siedzi w kącie, więc przyjął inną strategię. Dobra, na więcej bym chciał slajmów. O, proszę bardzo, 8 małych zamiast 2 dużych, to jest dobry deal. Chociaż 6, bo te się na 2 rozczłonkowały. No nie, no dobra, poradzili sobie z nimi całkiem dobrze, więc skoro mamy zupę popieprzoną, znaczy popieprzoną, że pieprzem, to nie chodzi, że chciałem przekląć i ładnie to powiedzieć. Oj, tamten gracz w ogóle, co on robi? Ej, on nie kuca. A nie, dobra, już kuca. Dobra, to było naprawdę przerąbane. Oni teraz, przez to, że kucają, to nie mogą pisać. Ej, czy jak dam im dziś ciasta tutaj, troszeczkę na przykład cukru dodamy do tej zupy, to czy rzucą się na nie? Ej, ten jak pobiegł w ogóle! Tak się rzucili, że aż troszeczkę zmarnowali swoje życia. Chwila stania na magmie to jest minus pół serca, a kęs takiego ciasta to jest pewnie plus pół serca, więc raczej nie opłaca się to nikomu. Dobra, daję tutaj ciasta, oj. No i ci na środku tutaj zebraj najwięcej. Oczywiście zapełnili głód, ale serduszka wszystkie się nie wypełniły. No, to mi się bardzo podoba. Mamy jasno na białym, kto ginie, a kto nie. W ogóle ciekawostka. Plugin na to napisała mi sztuczna inteligencja, znaczy z dużą lub też mniejszą ingerencją moją w ten skrypt, ale jednak zrobiła sztuczna inteligencja. Ej, czemu tutaj w ogóle jest lawa? O, proszę bardzo. Znaczy taka, wiecie, taka dziwna. Jaki jeszcze składnik należy by dodać do zupy? Mamy pieprz, mamy cukier. Znaczy cukru się chyba nie dodaje do zupy? Dodaje się cukier do zupy? Ja nie dodaję, ale jak ktoś lubi, to smacznego. Słodka zupa, jak mleko z rana, prawie mleczo. Albo bogracz. Nienawidzę bograczu. Z bograczem mam tylko jedno złe wspomnienie, o którym kiedyś wam może powiedzieć Narf, więc jeżeli chcecie dowiedzieć się, jakie mam wspomnienie z bograczem, pytajcie Narfa w komentarzach. Gadasz, Julia? Co jest? Tej Mati i Julia będą mieli spisek, więc warto co zapamiętać, bo oni mogą być w jakimś sojuszu. Przynajmniej dobrze, że się zdradził. Dobrze, że to zobaczyliśmy. Kiściu jak obok ciebie. Ej, czy jeżeli dam im, na przykład w jednym miejscu, gdzieś tutaj andezyt, to czy ktoś się pokusi na to, by na niego stanąć? Ej, zobaczymy, czy oni na niego staną i czy będą próbowali tutaj wystać na nim, bo mam podejrzenie, że zaraz tutaj tak dużo graczy będzie chciał na niego wejść, że na pewno toś po prostu spadnie przez sam ten natłok. Dobra, no wbijajcie tutaj. Może nawet jeden blok zniszczę. Oj, 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 oj. Popatrz, oni wszyscy pychają na jedyny bezpieczny grunt. O nie, biją się tam między sobą. O nie! Kiedyś była taka zabawa, o nie, króla, że się spychało. Tak. Dobra, rozwaliłem im to. Zrobię tak. Można się bić, dopóki nie napiszę stop. Ej, co to? Co, kurczaki zrzucasz? Ej, dobre tak, w sumie, no. Dobra, powiedziałem, że mogą się bić. Zobaczymy, ile graczy zginie. Powiedzmy, że ciężej tak odpadło z 10. No, już odpadło 10. Stop. Dobra, ty, stop, bo już się nie można bić. Dobra, ty odpadasz za oszukiwanie. Napisałem stop, a ty dalej jednak biłeś. Cały 37 graczy, więc została nam w sumie połowa tego, co było na początku. Spoko. Teraz możemy przemyśleć, co zrobimy dalej, a widzę, że gracze lubią tutaj dookoła coś siedzieć, co nie? No, lubią dookoła siedzieć. Wszyscy do ścian. Dobra, zróbmy sobie na środku miejsce i zróbmy coś, do czego trzeba będzie się ścigać. Kto nie idzie do ściany? Wszyscy idą do ściany? Nie, ty gościu, ty co robisz? Idziesz? O, jak go popychasz. Dobra, niech sobie pójdzie. Spokojnie, ty agresorze. I na samym dosłownie środku, sam środek wypada w wypadku, dobra, tutaj i tutaj, dobra, czyli tutaj mamy dosłownie środek. Robimy wejście na górę. To może być bardzo niebezpieczna konkurencja, ogólnie mówiąc, więc boję się, czy dużo graczy nam zostanie po niej, ale chciałbym zrobić King of the Ladder w jego troszeczkę uproszczonej wersji, ponieważ moja wersja będzie opierać się na tym, by po prostu wejść na górę, a niekoniecznie utrzymać się na górze, co jest normalne dla tej gry, ale nienormalny za to jest mój koncept w stosunku do oryginalnych zasad, ale to tylko dlatego, żeby, wiecie, nie wziąć jednego wygranego, tylko po prostu zdyskwalifikować kilka najgorszych graczy, którym po prostu, no, pójdzie najgorzej. Nie to, że widzowie, że jesteście najgorsi na świecie, bo to, co to? To nie. Dobra, pyk, platforma jest zrobiona. Możesz w sumie dawać drabinę na ten słup, ja też będę dawał od jakiejś innej strony. Jak pięknie, gracze się nie biją, nie trzeba ich nawet jakoś specjalnie pilnować, no i nie sądziłem, że się kiedyś doczekam takich czasów, w których nie będę musiał cały czas się denerwować. Co ty tutaj robisz? Co to jest? Co to jest za blok? Ty miałeś drabiny zrobić! A, no bardzo szybko, ja już to zrobiłem, z nim wpisałeś komendę, typie. Jeżeli źle... Ojoj! Co się stało, stary? W złą stronę ta drabina się ustawia. Ej, jak ty to naprawiłeś? Tajemnica magika. Tajemnica magistra, chyba. Ale w każdym bądź razie, to ostatni na górze odpada. Dobra, ja, słuchaj, nie pozwoliłem na żadne bicie się. Ej, jak oni tam pobiegli, co jest? Ale i tak mam wrażenie, że do jakichś specjalnych tutaj może dojść. Ej, 3 graczy odpadło. Dobra, reszta wchodzi na górę, trzymają się tam całkiem git. Ej, ile graczy, co jest? Odpadło 5 pięciu gracza, spodziewałem się jednego. Dobra, ty jesteś gościu ostatni, ty też jesteś ostatni, bo spadliście. Czemu oni stoją na tym bloku, to ja nie rozumiem. A ty, gościu, co ty robisz? No, bo już myślałem, że chcesz odpaść. Dobra, rozwalamy te drabinki. Możemy zrobić w tej całej naszej patelni taką ciepłą, znaczy ciepłą, a to jest cały czas. Walls Obsidian. Dobra, tutaj zróbmy wodę. Set water. Oj, co się stało? Ta woda się rozlała pod tą lawę. No dobra. Skaczcie na dół. Ej, to już został wypchnięty. Chciałem powiedzieć, że skoczył, ale nie, on na pewno został wypchnięty. Dobra. Ej, to się w ogóle nie trafił do wody! Co? Ej, ja nie wiedziałem, że da się to tak koncertowo zepsuć. Szybko opuszczajcie wodę i obsydian. Dobra, daję 5 sekund. Dobra, 5, 4, 3, 2, 1. Co robi tam ta osoba? Nie wiem, dobra, ale robię tak. Undo. Tam w ogóle został i tak jakiś obsydian, no ale dobra, jest git. Ile zostało nam graczy? 26. Nawet nie wygląda, ale całkiem możliwe w sumie, że pod przykrywką tego tłumu, który tutaj widzimy, znaczy tłumu, właśnie tyle graczy się znajduje w sumie. Co jest całkiem git, bo nie będziemy musieli liczyć graczy do jakichś bardziej wyszczególnionych konkurencji. Ej, a gdyby dać Murdena, ja bardzo lubię dawać graczy Murdena, ale zobaczmy, jak Murden się sprawdzi tutaj. Czy Murden będzie dostał jakieś obrażenia? O nie, wszyscy uciekają od niego. Okej. On idzie zdecydowany w jedno miejsce. O nie, dobra, on już sobie wybrał ofiarę. Ojej, jak on stąd zaczął uciekać, ale tutaj jest najgorsze to, że jeżeli się zrobi krok, to ten krok jest o wiele głośniejszy niż normalnie, więc Warden powinien o wiele bardziej wyczuwać każdy ruch na mapie. Nie wiem, gdzie ten Warden idzie i co on tutaj robi. O, czy on idzie za tym graczem? Nie, on tutaj tylko wącha. Ten fioletowy stąd ucieka. Co on ma za skina w ogóle? Jego oczy są prawie niewidoczne. O nie, Warden idzie za nim. O, dobra, ale chyba uda mu się uciec. O nie, czy on pójdzie do całego tłumu ludzi? O nie, oni też od niego uciekają. Oni już wszyscy wiedzą, co on chce zrobić. W ogóle, czemu nie mają czapki świąteczne? Co jest? Ej, yo! Nie wiedziałem, że jest takie coś w Minecrafcie dodane z okazji świąt. Znaczy, pewnie jest to z okazji świąt, bo może też jest to na serwerze dodane, ale o niczym takim mi nie wiadomo. Nie, dobra, wszyscy do Wardena podchodzą bardzo bezpiecznie. Warden też jakieś dziwne trasy sobie obiera, bo on jest najdalej od wszystkich i nawet nie idzie w ich stronę. W sumie jest ślepy i musi bazować na głosie, to znaczy dźwięku, więc nie ma się mu też co dziwić, że przegapił całą grupę osób, ale jestem ciekaw zaraz, czy jak tutaj zrobię na przykład... Ej, ja tutaj postawię noteblock i ktoś na nim zagra, nie, o dobra, to ślinął noteblock. Dobra, Warden już tu chyba przyjdzie. Nie, Warden tego nie słyszał, nie, słyszał. Ten bije w noteblock. Oj, jemu chyba życie niemiłe. Dobra, Warden nadchodzi. On tupnął, więc zobaczmy, czy przez to ślinął na siebie jego gniew? Nie, chyba nie, chyba mu się upiekło tym razem. Ja myślę, że trzeba mu pomóc trochę. Wardenowi? Jak chcesz mu pomóc? Tak. Można na przykład rzucać śnieżkami. O, idź tam, o, tam, patrz. Co ty rzucasz za miksturki? Wodę. O nie, jakoś są tam przestraszeni mocno, yo! Ojoj, jesteś najgorszym człowiekiem na świecie. Ej, dobra, ja myślę, że tak. Effect, give, darkness, strength, 200. Okej, dobra, pozbywamy się Urdona. Jej, jak na raz szedł, ile w ogóle serduszek się z jego wysypało. I teraz tak, możemy chyba, myślę, wrócić do dodawania składników do zupy. Oczywiście pamiętajcie, żelazo, nie żelazo, magnez jest bardzo ważny dla zdrowia, ale w sumie żelazo chyba też? Oj, 2 graczy odpadło po tym, jak Warden zniknął. No co jest? Okej, więc teraz robimy tak. Cyl 00000000000 Anvil. Aha, ale to na 20 kratek. Okej. Nie, to te 20 kratek ma być potem. Dobra, sorry widzowie, bo jeszcze nie umiem w komendy, wiecie. Uwaga! Dosypuję trochę żelaza do składników. To będą kowadła z nieba? Tak, to będą kowadła z nieba. Więc uwaga! Lecą nie lecą. Teraz lecą Nie, teraz też nie lecą. Dobra, teraz lecą kowadła! Let's go! Czy ktoś odpadnie? Ej, dobra, tam jeden odpadł. Zrzucam kolejne. Czy kolejna? Oj, odpadły teraz dwie osoby. No dobra, zrzucamy dalej. Nikt teraz nie odpadł. Zróbmy tak, żeby zostało nam równe 20 graczy, myślę. Myślę, że to będzie bardzo okej ilość, taka, żeby zaprzestać. 20, 19. Dobra, to do 15 jedziemy. Więc rzucam tych kowadeł jeszcze więcej. Czy, nie wiem, czy zaraz to się stanie w ogóle jakkolwiek opłacalne. Dobra, więcej kowadeł. 18 graczy, więcej kowadeł, ej, no yo. Dobra. No i co robisz? Zaświeciłeś cały palnik. No Właśnie, no cały palik zasięgnąłem najgorzej. Dobra, więc tak, teraz usuwamy replace, chipet, anvil na 0. A, bo to tutaj nie sięga, no dobra. Mam nadzieję, że oni teraz nie wchodzą na te kowadła, bo te kowadła zaraz znikną i może być ból, ale robią to. Replace, ta, no dobra, to zobaczymy, komu się to w ogóle opłaci. Chipet, anvil na 0. Anvil, no, anvil na 0, dobra, ktoś zginął? Nie, nikt nie zginął. Wszyscy tutaj bardzo dobrze się trzymają. No i też mamy jakiegoś widza, który, nie wiem co on chce zrobić, nie wiem czy on nie chce oszukać i dojść do gry przez sufit. Dobra, może lepiej sufit w takim razie zamknę. Nie sądziłem, że kiedyś będę to musiał robić. Nie no, to nie jest pierwszy raz, kiedy muszę zamykać sufit, ale wiecie, tak czysto dla bezpieczeństwa. Zresztą i tak, jeżeli ktoś dołączy na arenę nieproszone, to się o tym dowiemy, bo z kalkulacji po prostu będą wychodziły za informacje. Set barier. Dobra, teraz już od góry nie będzie się dało wejść, bo cała góra jest zabezpieczona masą w sumie tutaj barier bloków. Tam ta osoba szakera otwiera, ja bym się bał na jej miejscu w sumie, bo możliwe, że nie jest ona tutaj jedyna wśród nas. Graczy podobno jest 17. Trochę w to nie wierzę, ale zobaczymy jak finalnie wyjdzie. Może okaże się, że faktycznie tyle ich zostało. Jeżeli są jakieś dziury, to trzeba je polepić. Najlepiej to magmą właśnie. Dobra, więcej dziur nie widzę i więcej grzechów nie pamiętam. Najlepsze jest to, że ja nic nie robiłem teraz przez jakieś 2 minuty i Husky 87 sam odpadł, więc aktualnie robimy tutaj maraton. Kto dłużej po prostu będzie w stanie nie puszlić shifta, ten przejdzie dalej. O, Shadow odpadł, więc ja widzowie nawet nic nie robię. Tu jest po prostu ciężka misja. Wpadłem na pomysł, co możemy zrobić dalej, tylko muszę sprawdzić. Dobra, to jest cobblestone, więc zróbmy tak. Replace cobblestone na 11. Okej, żeby pozbyć się całego kobla. W sumie to stone'a też się można pozbyć. Całego stone'a. Dobra, żeby wszędzie była lawa. Wszyscy na środek. Dobra, mówię im, żeby poszli na środek. Dobra, to ja nawet wam dobuduję most, proszę bardzo. I uwaga! TNT leci z nieba. Możecie już uciekać, jak coś. Czemu i sobie cały czas na środku? Summon, TNT, pyk, pyk, pyk. Oj, ej, ono nie spadło. Dobra, to trzeba inaczej, stary. To nie jest takie gadanie. Mamy widza na dachu. Ej, no właśnie, o tym mówiłem, że ktoś może próbować wejść od góry, więc ja już to przemyślałem szybciej. Set redstone block, okej. No i teraz będę zrzucał, albo wiesz co? Dobra, nie no, będę zrzucał. Pyk, pyk, dobra, zobaczmy jak to poleci, czy to coś rozwali. Powiedzmy, rozstawię tutaj kilka TNT losowo. Czy coś odpadł? Oj, odpadło kilka graczy, no. Dobra, dalej zrzucam to TNT. Zostało już tylko 10 graczy. O nie, zostało 8 graczy. Zostało 6 graczy, ale ja tu widzę 4. Więc 2 graczy musiało wyjść z serwera. Teraz, skoro mamy 4 graczy, to możemy hucznie zbliżać się do finału. A żeby to zrobić, to troszeczkę dam im na razie fory. No moje fory nie są jakoś szczególnie mega litosne. Zostawię tutaj i tutaj też jest środek. Nie, środek jest tu. Dobra, i teraz robimy. Ostudzamy patelnię na razie. Wyłączam ogień na chwilę. Bo kipi. Bo kipi? Co za słowo w ogóle? No znam, ale jakieś takie wiejskie słowo. Dobra, na razie jest w miarę bezpiecznie. Dajmy im się najeść. Dobra, proszę bardzo. Tortów co nie miara. No, ty też jesz tort. Cicho. To nie dla ciebie, stary. To dla widzów, którzy tutaj naprawdę prowadzą ciężką batalię. Często sami ze sobą. Więc to jest 4 naszych tytanów. 2 Alex, 1 typ, który wygląda jak Dracula w czapce świątecznej i ciasto miś? Nie, to jest po prostu miś świąteczny. Dobra, można się teraz pozbyć tych tortów, a ja zrobię. Włączam ogień! Może palnik zepsuty. Ej, ale autentycznie nie działa mi coś, więc nie wiem dlaczego. Czekajcie, może zaznaczę odtąd do. Dobra. O, proszę bardzo. Udało się. Mamy dalej 4 graczy. Każdy idzie pod inną ścianę. Macie być z 4 stron. Ten tutaj nie ogarnia. Albo to Alex, dobra, bo oni się zamieniają miejscami. No git, a ty co ty robisz? A, ty go popychasz tam. No dobra, to git. Biorę patyk, do którego dajemy knockback. Oczywiście. Już myślę, że wszyscy się domyślają, co będziemy robić. A będzie to runda teraz finałowa, w której będzie naprawdę gorąco. A dlaczego? No to się zaraz dowiecie. Dobra, proszę bardzo, ty tutaj. Dam im jeszcze bloki, żeby sobie mogli na nie stanąć. Stawajcie na bloki obok was. Teraz robimy coś bardziej przerąbanego, czyli replace magma block na magma block, żeby magma bloków było najwięcej. Następnie netherrack i 11. Dobra, jakoś jakoś tak. Dawaj, podpalamy teraz cały netherrack, jaki tutaj jest, więc wszystkie bloki netherrackowe muszą być podpalone. W sumie, czy magma blok trzyma ogień? Chyba nie, nie? Chyba nie, no. Chyba tylko netherrack, no dobra, więc mamy jeden element więcej w naszej grze. Cały netherrack musi być podpalony, żeby nie było miejsc, w których można oszukiwać. Zasady. Nie można gasić ognia. Dobra, każdy dostanie ostatni tort w swojej karierze, więc proszę bardzo. Trzymajcie po jednym torcie. Czy się najecie? No to ta. Jeden tort dla każdego. Dobra, ja tutaj bym chciał więcej lawy. O, dokładnie tyle lawy, żeby po prostu to... Co ty sobie zrobiłeś? Jakiś piedestał do oglądania? Ja wielki sędzia. A, dobra. Ej, dobre. Kiedy zawyje róg, będą musieli zacząć. Dobra, więc tak. Ty kucasz. Ty, tutaj pod tobą nie ma magma bloka, więc ja ci dorobię. Żebyś nie zginął. Dobra, pod tobą też nie ma, ci dorobię. No i pod tobą też, okej. Gdy usłyszycie wycie w róg, startujemy. Wygrywa jedna osoba, która przeżyje. Dobra, stary, teraz proszę bardzo. Możesz czynić honory. O, ale żeś zabił wróg. Dobra, tutaj też muszę tort zniszczyć. Dobra, widzę, że Alex bardzo pewnie się przesuwa do przodu. No nie jest tutaj łatwo, ponieważ poza elementem PvP mamy też taki element, iż w ogóle trudno się tutaj przemieszczać, a dodatkowo każdy zły krok może prowadzić do ich śmierci. Dobra, te tu podchodzą do siebie. Bardziej widzę, się przeniosła gra na lewą stronę naszego garnka. O nie, oni stwierdzili, że odpuszczają. Co jest? Dobra, może jednak w tej konkurencji strategia psychologiczna też będzie miała jakiś sens. Oni tutaj się podchodzą. Ten miś, który wcześniej wcale nie kwapił się do tego, by podejść, nagle podchodzi do tej Alex. Pamiętajcie, że każdy z nich może przeskoczyć tą lawę, tylko po prostu nikt nie chce wniosać damage'a. Dlatego daję mi knockbacki, by bardziej liczyło się zepchnięcie kogoś po prostu dobrze, aniżeli zadanie damage'u, bo w takim wypadku można czasem zaryzykować. O, czyli patrz, pa! Wepchnął go do lawy, właśnie o tym mówiłem. Myślisz, że oni robią sojusz? To nie wiem, czy to jest legalne. Ta Alex mi pokazywała, żeby iść na niej. Ej, ale nie, co ty? On do niej podchodzi. To nie wygląda jak żaden sojusz. Ona sama wchodzi w ogień. Właśnie nie dogadali po prostu. Chyba niezbyt, no. Ej, naprawdę, jak oni się boją podejść. Ej, bo tutaj zgasił ktoś ogień, więc ja tutaj zapalam na nowo. Jeżeli byś widział, że ogień został zgaszony, to też radziłbym ci odpalać. No, mamy tutaj podziały. Gdyby ta czarna postać tylko chciała, mogłaby wziąć tą Alex od pleców. Nie, czy ona się o to pokusi. Dobra, one zauważyły, że są tutaj za blisko siebie. Oj, dobra, ta Alex tutaj naprawdę ma przechlapane z tym typem, bo on ją dobrze rozgryza. Ta Alex uciekła od tego misia, zaryzykowała kilkoma sercami, które potem, kto wie, mogą się okazać kluczowe do wygrania tej konkurencji. Bo ta magma w sumie trzyma ogień i myślę, że tak można im trochę odcinać drogę ucieczki, po prostu ich zaganiać do środka. Nie, na razie nic nie odcinajmy. Na razie czekajmy, aż ktoś wygra. Jeżeli nie będą dalej się do siebie kwapić, możemy... Ojojoj, chłop się zaczął palić! Obydwoje dostali knockbackiem, ale jednak on wyszedł na tym o wiele gorzej, jak ta Alex sama wchodzi dalej na ten ogień. Nie wiem, ile ma życia, ale myślę, że pół już mu mogło ubyć, więc jeszcze jeden taki zły krok i będzie po nim. Oni tutaj naprawdę o wiele bardziej się podchodzą ochoczo, a nie jeżeli tamta strona garnka. Oj, dotył Alex. Była dosłownie blok od wpadnięcia do lawy, bo to jest najgorsze. Wejście do lawy, no raczej już będzie skutkowało całkowitym przegranym. Co ona robi? Czemu ona do góry bije w ogóle? No to jest podejrzane. Dobra, podchodzą do siebie. Ojojoj, już była na krawędzi. Dosłownie na krawędzi lawy. Oj, ona jego też, on znowu w lawie, znowu się pali i spalił się. W tym wypadku zostało nam 3 uczestników, ale oni tej we dwóch się dalej biją. Alex może podejść i od razu wyeliminować jakiegoś uczestnika. Ojojoj, kolejny w lawie. Więc zostało ich już tylko 2 graczy. Kto z nich to wygra? No, musimy to zobaczyć. Alex zaryzykowała, podeszła bez shifta! I ta druga też podchodzi bez shifta, tylko po to wymiotność Alex! Alex się pali! Ma naprawdę ciężką sytuację! I w tym wypadku chyba wydaje mi się, że już mamy faworyta, który ją dojeżdża i proszę bardzo! Mamy zwycięzcę dzisiejszego odcinka, którą jest Alanex! Okej! Więc teraz możemy w końcu zmienić atmosferę, wyłączyć palnik i teraz, no, jesteś już bezpieczna. No Alanek, sorry. Ja myślałem z tej dziewczyną wcześniej, bo wiesz, wyglądałeś jak postać anime, a to zwykle dziewczyny tak lubią. Ale nieważne, dobra, ja nie neguję. Dostajesz, słuchaj, oczywiście Shulkera w kolorze zupy, tak? Dostajesz też oczywiście samą zupę, bo w końcu zrobiliśmy dzięki tobie najlepszą zupę, jaką mogliśmy. Oraz trzymaj trochę pieprzu, wiesz o co chodzi. I zapalniczkę jeszcze. I zapalniczkę, dobra, dobra, niech będzie i zapalniczka. A wam widzowie dziękuję za oglądanie, stawcie łapkę w górę i pamiętajcie, że filmy są codziennie, więc subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się już jutro. So, pa pa!